Wojska rosyjskie zaatakowały elektrownię atomową, największą elektrownię atomową w Europie, która leży na wschodniej stronie Ukrainy. I niestety wybuchł pożar, który ciężko opanować, a to wszystko grozi całkowitą katastrofą nuklearną, która pochłonie większość Europy. Tyle, że nie. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak mogliście się już dowiedzieć na wstępie, chodzi o to, o czym na pewno słyszeliście już niejednokrotnie tegoż dnia, z racji tego, że wszyscy się o tym kompletnie rozpisują. Serwisy takie jak Radio Z, wojna na Ukrainie, cywile bronili elektrowni atomowej, Rosjanie ostrzelali Enerhodar. Polska Times. Rosjanie otworzyli ogień do protestujących w ukraińskim Enerhodar. RMF24. Rosyjska ofensywa na Ukrainie, trwają walki w miejscowości Enerhodar. Gospodarka, dziennika Gazety Prawnej. Rosja oskarżona o terroryzm nuklearny, ale z Enerhodarem nie poszło, jak się spodziewali. Oczywiście narracja taka, że rosyjskie wojska to straszni nieudacznicy, którzy niczego nie potrafią zrobić, dlatego w swoim szale zaczęli atakować już obiekty nuklearne, które bombardują swoimi rakietami i doprowadzili do czegoś bardzo niepokojącego, czyli do pożaru, który ciężko było tam później ugasić. Największa elektrownia jądrowa w Europie została najpierw zaatakowana, a potem zajęta przez Rosjan. W Ukrainie znajduje się jeszcze kilkanaście reaktorów jądrowych, czy więc są powody do obaw? Ekspert odpowiada, że owszem, bo duża część Ukrainy może zostać bez prądu. I to już dało troszkę do myślenia, kiedy czytałem te artykuły. Generalnie ta sprawa była dość śmierdząca od samego początku. Po ostrzale rakietowym na elektrownię jądrową w Zaporożu były oficer Grom mówi: tylko kretyn mógł to zrobić. No i właśnie, i teraz czy uważamy, że Władimir Putin i jego wojska to jest banda kretynów? Jeśli tak, okej, mogą sobie wysadzić te elektrownie. Tylko pomyślmy tak logicznie. Po pierwsze, czy na pewno człowiek, który od takiego czasu utrzymuje władzę, mimo niebycia aż taką potęgą gospodarczą jak Zachód, ze względów i historycznych, i obecnej prowadzonej polityki, która jednak nie współgra z tym, w czym idzie się z duchem czasu, przyczyn jest wiele, ale czy ten człowiek może być aż takim debilem, który by zaatakował obiekt nuklearny sześciokrotnie większy od tego w Czarnobylu? Czyli doprowadziłby do katastrofy naprawdę potężnej. I to elektrownię, która jest przy rosyjskiej granicy. Bo ten Enerhodar jest na wschodzie Ukrainy. W dodatku, przeprowadzając właśnie operację wojskową na Ukrainie, która ma na celu dać mu władzę w tym państwie. On chce tam wprowadzić swój własny rząd, rząd marionetkowy, jak się zwykło mówić, który będzie bardziej posłuszny wschodniej stronie świata. Więc po co mu tam katastrofa nuklearna? Przecież to w ogóle nie jest logiczne. W jakim celu miałby to robić? Zaszkodziłby nie tylko swojemu krajowi, ale i krajowi, który teraz okupuje. To się nie dodaje, jakby powiedział Mariusz Max Kolonko. No ale jednak ta cała medialna nagonka zrobiła swoje i faktycznie daje efekty. Bo nie tylko od rana jesteśmy zalewani newsami, nie tylko od rana dostaję cały czas wiadomości od znajomych, że co robić, czy wyjechać, czy nie wyjeżdżać, czy na pewno nie grozi nam zagłada nuklearna. Zaraz wam pokażę, co widziałem dzisiaj, jadąc do przedszkola, szkoły z dzieciakami autobusem. To było przy ratuszu. Jakie kolejki są przy ratuszu. Jakiś czas temu już wam pokazywałem jedną z tych kolejek, ale to, co teraz się dzieje, to już jest istna masakra. Jak obserwujecie mojego Instagrama, to na pewno to widzieliście. Proszę bardzo, sorry, że tak to pokazuję, ale
kurde, nie wiem, czy to było widać, ale kolejka była... Jak macie ten ratusz i tam ze 100 metrów chodnika, to ludzie się nawet tam nie mieścili i jeszcze na kolejne jakieś 200 metrów szli kolejną stroną chodnika, znaczy stali. I to wszystko za paszportami. W ogóle już na grupach facebookowych z naszej dzielnicy zaczęły się pojawiać takie rzeczy, że to są bohaterowie, którzy chcą wyrobić sobie paszporty, żeby dołączyć do obrony terytorialnej. I bronić Ukrainy oczywiście. Jasne, na pewno. Tym bardziej, kiedy popatrzymy sobie, co to były za osoby, to były bardzo młodzi ludzie. Następnym razem ustawię na tym aparacie, żebyście mogli widzieć wszystko, żeby ustawiał od razu ostrość na nim, ale no sami zobaczcie. To są młode osoby, rodziny z dziećmi, no gdzie obrona terytorialna, gdzie te bojówki, które mają jechać na Ukrainę. Ludzie się boją. Niepokojąco zaczęło się robić, kiedy dostałem wiadomość z Google Trends. To jest taki portal, który pokazuje nam, co jest obecnie w trendach wyszukiwania w Google. No i mam tam ustawione, że dostaję powiadomienia na maila, jeśli coś jest wyszukiwane więcej niż 200 tysięcy razy w ciągu jednej doby. To jest bardzo dużo wbrew pozorom. Nieczęsto się tak zdarza. No i dostałem zapytanie o płyn Lugola dzisiaj. Czyli ten, wiadomo, żeby w jakiś sposób przeciwdziałać ewentualnemu narażeniu się na radioaktywne działanie wybuchu elektrowni jądrowej. Więc tak daleko to poszło. No i o co w tym wszystkim chodzi? Czy Rosjanie już do reszty zwariowali i faktycznie chcą zniszczyć cały świat? Chcą doprowadzić do destrukcji Ukrainy? Nie wiem, po to, żeby to w dalszym ciągu był kraj buforowy, ale tylko dlatego, że przez niego nie będzie się dało przejść? Czy co? Jest to dość dziwne. I wyszło trochę na jaw, kiedy pan Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, wygłosił swoje orędzie do NATO i do krajów Europy. Może najpierw sami posłuchajcie. Ja wam może będę na bieżąco od razu tłumaczył, zrobię wam takiego lektora, żebyście nie musieli czytać, żebyście mogli sobie to oglądać na słuchawkach, ale wsłuchajcie się w ton tej wypowiedzi. Co Zełenski tak naprawdę tam chce przedstawić? Europa musi się teraz obudzić. Największa w Europie elektrownia jądrowa płonie. W tej chwili rosyjskie czołgi strzelają do reaktorów jądrowych. Są to czołgi wyposażone w kamery termowizyjne, to znaczy wiedzą, gdzie strzelają, przygotowywali się do tego. Apeluję do wszystkich Ukraińców, do wszystkich Europejczyków, do wszystkich ludzi, którzy znają słowo Czarnobyl, którzy wiedzą, jak dużo rozpaczy i ofiar przyniósł wybuch elektrowni w Czarnobylu. To była globalna katastrofa. Setki tysięcy ludzi odczuło jej konsekwencje, dziesiątki tysięcy zostało ewakuowanych. Rosja chce, by to się powtórzyło. To już się powtarza, ale 6 razy bardziej. Europejczycy, obudźcie się, proszę, rozmawiajcie ze swoimi politykami. Rosyjskie oddziały ostrzeliwują jednostkę nuklearną w Ukrainie, zaporoską elektrownię jądrową, miasto Enerhodar. Tam jest 6 reaktorów, 6. W Czarnobylu wybuchł 1 reaktor. Skontaktowaliśmy się z przywódcami, naszymi partnerami. Rozmawiałem z Charlesem Michelem, Scholzem, Dudą, prezydentem Bidenem. Skontaktowaliśmy się z dyrektorem generalnym IAEA, Grossim i premierem Johnsonem. Ostrzegamy wszystkich, żaden kraj poza Rosją nie ostrzeliwał elektrowni atomowych. Po raz pierwszy raz w naszej historii, w historii ludzkości, terrorystyczne państwo uciekło się do nuklearnego terroru. Rosyjscy propagandziści zagrozili wszystkim. Pamiętajmy, że przykryją świat radioaktywnym popiołem. Teraz to nie groźba, to rzeczywistość. Nie wiemy, czym zakończy się ostrzał elektrowni. Czy i kiedy dojdzie tam do wybuchu? Nie daj Boże. Nikt nie może tego przewidzieć na pewno. Ale nasi chłopcy zawsze utrzymywali elektrownię atomową w bezpieczeństwie, więc nie było z ich strony żadnych prowokacji, żeby nikt nie przejął elektrowni, żeby jej nie zaminował i nie groził światu nuklearną katastrofą.
Rosyjscy wojskowi muszą zostać natychmiast powstrzymani. Krzyczę do swoich polityków. Ukraina ma 15 reaktorów jądrowych. Jeśli nastąpi wybuch, to będzie koniec wszystkiego. Koniec Europy, ewakuacja Europy. Tylko natychmiastowe działanie ze strony Europy może powstrzymać rosyjskie wojska. Nie pozwólcie na śmierć Europy z powodu katastrofy w elektrowni atomowej. I co można zrozumieć z takiej wypowiedzi? Po co Rosja miałaby teraz cokolwiek robić z tą elektrownią, skoro kiedy przejmą Ukrainę, to im zwyczajnie będzie potrzebna? Jeśli teraz chcą, to mogą po prostu odciąć Ukrainę, część Ukrainy od prądu, bo przecież już i tak ją kontrolują, więc po co mieliby wysadzać swoje reaktory? Zaminować? Po co mieliby je teraz zaminować? Po jaką cholerę mieliby tam stawiać bomby z opóźnionym zapłonem? Zastanówcie się, dla kogo to jest w chwili obecnej korzyść? Dla Rosji czy dla Ukrainy? Czy to przypadkiem nie dało teraz amunicji Zełenskiemu do tego, żeby grozić NATO katastrofą nuklearną, mimo tego, że to nie jest kraj nuklearny? Gość ma jaja. I to potężne jaja. Naprawdę. Takiego kroku się nie spodziewałem. Ciężko było się spodziewać takiego kroku. Ale faktycznie, to Zełenski teraz zagroził nam wszystkim katastrofą nuklearną. Albo wrzucicie wojska NATO tutaj, na Ukrainę, do nas, niech nam pomagają, albo nie będziemy się tak bawić. Co ja mam do stracenia? Wiecie, co by było, gdyby ta elektrownia spłonęła? Jedna trzecia, jedna druga, może dwie trzecie Ukrainy byłoby na jakiś czas totalnie odcięte. Następnie można by było powoli zamieszkiwać jakieś tam tereny. I zobaczcie, na kogo by przypadła ta odpowiedzialność. Oczywiście, po części na Rosję. Nieistotne jest to, czy to Rosjanie ostrzelają te elektrownie zupełnie bez sensu, bo są wariatami. No oczywiście, to jest najlepszy argument. Czy Ukraińcy? Nikt nie będzie przecież do tego dochodził, bo nie da się do tego dojść. Mamy taki chaos informacyjny, że ciężko jakkolwiek do tego dojść. On już zapowiedział, że oni mogą to zaminować, czyli tam nawet nie musi lecieć rakieta. Te miny już tam mogą być. I wtedy, idąc polityką Zachodu, Rosja może się odciąć. Oni i tak są uważani przez nas za zbrodniarzy, wariatów, ludzi niepoczytalnych, takich, którzy nie liczą się z prawami człowieka. Co ich tam obchodzi to, że ludzie cierpią na Ukrainie, ale Zachód? Przecież w takiej sytuacji Zełenski by wygrał tę wojnę, a Zachód musiałby się zrzucać na odbudowę Ukrainy, że w odpowiednim czasie nie pomogli. W dodatku sam by się, rzecz jasna, trudził ze swoimi problemami w związku z radioaktywnym pyłem. Nie wiem, jak daleko by to sięgało, by trzeba było zapytać ekspertów. Jednak na pewno na Polskę by miało to jakiś wpływ. W tym na jakąś część Rosji, ale do Moskwy by pewnie i tak nie doszło. Idąc za tym, komu się to opłaca i co jest w ogóle logiczne, wszystko wskazuje na to, że jest to sprawka Ukraińców. Nie mówię, że tak jest. Ale media głównego nurtu mówią wprost, że to wina Rosjan, że to Rosjanie chcą strzelać rakietami swoją przejętą elektrownię atomową. Jest to po prostu nonsens, a ludzie to łykają. O czym świadczy płyn Lugola, który od razu został wykupowany. W ogóle znajomy mi wysłał wiadomość, że jego mama dostała, tam była przy wschodniej granicy, dostała alert RCB wtedy, jak Rosjanie przejęli Czarnobyl, to tak abstrahując od tego, nawiązując trochę do tego, no to dostała alert RCB o zanieczyszczeniu powietrza, żeby siedzieć w domu, nie? Naprawdę, timing sobie wybrali ostry. Chodziło o smog, ale ludzie też wtedy od razu spanikowali. Już tam może nie być płynu Lugola właśnie przez takie nieprzemyślane akcje chociażby naszego rządu. W każdym razie to wszystko zadziałało.
Już teraz Krzysztof Szczerski poinformował, że pilne o 11.30 czasu nowojorskiego pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z sytuacją wokół zaporowskiej elektrowni atomowej. Teraz ciekawe, czy na tym pilnym spotkaniu w związku z awarią, z możliwą awarią elektrowni atomowej, ciekawe, czy w tym przypadku, jak się spotkają, będą mówić szczerze, tak jak jest, o tym, czego się faktycznie obawiają? Czy jednak zastąpią nazwisko Zełenski nazwiskiem Putin i będą udawali, że nic się nie dzieje?